Scena Jaworskiego Teatru Miejskiego gościła dziś młodych aktorów, a to za sprawą powracającego na deski teatru przeglądu zespołów artystycznych placówek specjalnych. Bardzo cieszy, że po kilkuletniej przerwie, głównie spowodowanej COVID-em, wracamy do tak wspaniałej inicjatywy. Dzisiaj mogliśmy podziwiać wspaniałych artystów, którzy musieli przezwyciężyć swoje słabości. Przegląd ten ma bardzo długą historię. Po raz pierwszy został zorganizowany w 2005 roku. W 2020 miał się odbyć 15 przegląd, ale w związku z wybuchem pandemii nie odbył się. Mogliśmy podziwiać szkoły z Jeleniej Góry, z Lubina i z Wąsosza, ale przede wszystkim nasz rodzimy ośrodek w Jaworze. Dzieci mają tyle energii, tego słoneczka, które potrzebujemy na co dzień, takiej życzliwości i uśmiechu. Do tego fantastycznie się naprawdę przygotowały, do każdego występu. Ogromne gratulacje dla wychowawców, dla organizatorów, czyli dla naszego jaworskiego ośrodka, dla starostwa. Myślę, że to piękna taka okazja do tego, żeby dokonać przeglądu także tych relacji międzyludzkich, bo ci ludzie, ci młodzi artyści pokazują, że ta życzliwość, uśmiech, którą bardzo często zatracamy, no odnajdują w sobie na deskach Jaworskiego Teatru. Ogromne, ogromne gratulacje. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „W krainie wartości”, podkreślając znaczenie uniwersalnych zasad i ideałów zarówno w sztuce, jak i w życiu codziennym. Nie obmawiajcie innych za ich plecami, żeby nie gadać nic o kimś innym za jego plecami, jak ten ktoś nie jest w naszym otoczeniu. Tego typu wydarzenia są doskonałą okazją do zaprezentowania talentów, wyrażenia emocji i wiele więcej. Przede wszystkim kontakty społeczne, przede wszystkim integracja, przede wszystkim spotkanie, bo nie tylko z niepełnosprawnością, ale spotykamy się tutaj też z ludźmi w normie intelektualnej. Przede wszystkim rozwijanie kompetencji społecznych naszych uczniów, bo to jest dla nas bardzo ważne, że wyjeżdżamy poza teren naszej placówki, spotykamy się, a przede wszystkim także rozwijanie artyzmu naszych uczniów, tak? Poczucia wartości, poczucia piękna. To wszystko na tym dzisiejszym spotkaniu u naszych uczniów kształcimy. Przyjechaliśmy z dwoma przedstawieniami. Przedstawienie Piraci i Taniec na łące, Stokrotki. Jest to zespół, który już działa u nas w szkole z 15 lat pod nazwą Niezapominajki, ponieważ z reguły zostawiają jakieś niezapomniane wrażenia na scenie. Występ był wspaniały. Najbardziej mi się podobała nasza grupa ze szkoły specjalnego ośrodka w Jaworze, lecz każdy gust jest inny. Każdy był na swój sposób idealny. Bardzo się cieszę, gratuluję wszystkim tych występów, zdobytych nagród, gratuluję kadrze pedagogicznej, wychowawcom, rodzicom, no i przede wszystkim dzieciakom za tak wspaniałe występy i te emocje, które mogliśmy dzielić razem z nimi. Oczywiście będziemy kontynuować tą wspaniałą inicjatywę razem z dyrekcją, ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Jaworze, tak żeby weszła już w coroczne wydarzenie kulturalne powiatu.